W najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News witam Państwa Waldemar Uberna. W serwisie z ubiegłego tygodnia pokazaliśmy Państwu materiał filmowy z pikniku rodzinnego w przedszkolu samorządowym nr 1 Jarzębinka w Słubicach. Tym razem na rodzinny piknik zaprosił nas miś Uszatek. Tradycyjnie jak co roku przedszkole samorządowe nr 3 Miś Uszatek w Słubicach zorganizowało piknik rodzinny. To już kolejne piknikowe wydarzenie odbywające się w przedszkolach samorządowych gminy Słubice. Dzisiaj w ramach programu Postaw na Rodzinę obchodzimy Dzień Rodziny. Są dzieci, rodzice, dziadkowie, ciocie, każdy, kto chciał do nas, mógł przyjść, bo jest to taka impreza otwarta. Cieszymy się, że tak dużo osób przyszło. Najpierw dzieci występowały dla wszystkich swoich najbliższych. Były piosenki dla mamy, dla taty, tańce, wiersze. Po prostu była wielka radość w podziękowaniu za każdą chwilę, każdą miłość, iskierkę, przyjaźń i tą bliskość od rodziców. Dzieci chciały podziękować właśnie w taki sposób. Cieszę się, że występy przebiegły sprawnie. Właśnie sześciolatki kończą i zaczynamy zabawę. Mamy bardzo dużo atrakcji. Co prawda nie ma animatorów zabawy, ale panie pięknie przygotowały zabawy dla dzieci. Będzie modelowanie z balonów, będą tatuaże, będzie malowanie twarzy, tradycyjnie dmuchaniec, ale również malowanie na folii, zawody sportowe między dziećmi i rodzicami. Także naprawdę bardzo dużo, dużo atrakcji. Kuchnia przygotowała małe co nieco, jak to na misia Uszatka przystało. Mamy też gości, za chwilkę będą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, ale mamy też panie z sanepidu, ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, które również zajmują się profilaktyką i będą wyjaśniały sprawy, które nurtują rodziców. Na co dzień okazji oglądać, jak dzieci występują, jak też funkcjonują wśród rówieśników, a to jest idealna okazja, żeby się integrować, żeby zobaczyć, jak dzieci występują, bo naprawdę mamy wiele talentów. Niedawno na Dzień Dziecka mieliśmy Mam Talent, taki był festiwal i dzieci prezentowały swoje umiejętności, rodzice również mogli w tym uczestniczyć i naprawdę okazuje się, że takie talenty mamy w przedszkolu i trzeba je na pewno ukierunkować właściwie i rodzice dzisiaj mieli również okazję, żeby zobaczyć, w którym kierunku trzeba iść i w jakie dodatkowe zajęcia inwestować. Pełne radości, tryskające energią występy malutkich artystów przed swoimi rodzicami, a potem wspólne jedzenie, zabawa, no i uśmiech na buzi mówią za siebie. Pikniki rodzinne w przedszkolach to piękne wydarzenia. W auli Kolegium Polonikum w Słubicach po spektaklu Samotni w tłumie aktorzy Narodowego Teatru Edukacji imienia Adama Mickiewicza z Wrocławia przeprowadzili dla uczniów społecznej niepublicznej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Słubicach warsztaty teatralne. Tu przychodzą tego rodzaju pomysły, zresztą ja od wielu lat tak pracuję, spotykając na swojej drodze przeróżnych ludzi, od razu się rodzi pomysł, a może ta osoba
przyszłaby i przeprowadziła różnego rodzaju działania. I też tak było w momencie, kiedy zostaliśmy zaproszeni na spektakle, które właśnie Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia dzisiaj i jutro będzie tutaj przedstawiał. I od razu urodził mi się pomysł, no i po prostu zadałam pytanie, czy byłaby taka możliwość, bo jest to moje marzenie. Jesteśmy szkołą artystyczną. Tak jak widzimy, dużo się dzieje. Dzieciaki są naprawdę na bardzo szerokich obszarach artystycznych uzdolnione. I tutaj jedynie nam brakuje właśnie teatru, żeby dołączyć do tego całego tego aspektu artystycznego teatr. I to jest takie kolejne moje marzenie. To mi się udało. Udało się dzisiaj. Młodzież uczestniczy w tych warsztatach. Myślę, że będzie dla nich to ogromna przygoda, bo najpierw obejrzeli spektakl z tymi aktorami, za chwilę ci aktorzy prowadzą im te warsztaty, także pokazują, w jaki sposób przygotować się do tego, żeby być na scenie, żeby zostać aktorem. Ja myślę, że nasze dzieciaki też poniekąd są takimi aktorami, tak? Bo za każdym razem, kiedy występują na scenie, grając, śpiewając, tak? Odbierając też nagrody w proartach, na przykład fotograficznych czy plastycznych, to też przeradzają się gdzieś tam w takich aktorów, tak? Bo obywają się z tą sceną. I myślę, że jak im dopełnimy jeszcze ten teatr, to co cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, od kiedy się pojawiłam, zawsze cały czas mówiłam o musicalu, gdyby się udało coś takiego zrobić, może nie na taką szeroką skalę, ale może i na szeroką, zobaczymy. Także rozpoczęliśmy współpracę i też ci ludzie z teatru sami mu powiedzieli, że liczą na taką szerszą współpracę. Ja też na to liczę i myślę, że właśnie z moimi pomysłami i z takim temperamentem całej szkoły, tak, i dzieci, i rodziców, i nauczycieli, którzy angażują się i to widać poprzez te różne działania, które robimy. Myślę, że nam się uda. Na koniec możemy tylko dodać, że spektakl zakończony warsztatami to zdecydowanie dobre połączenie, szczególnie dla uczniów szkoły artystycznej, jaką jest Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Słubicy. Uprawianie sportu nie ma granic, szczególnie tych wiekowych. Zapraszam Państwa na materiał filmowy z wydarzenia związanego z Dniem Dziecka, podczas którego połączono trzy dyscypliny sportu – piłkę nożną, lekką atletykę i golf. W sobotę, 3 czerwca, na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach imprezy pod nazwą Sport bez granic – Dzień Dziecka na Sportowo, którą patronatem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, starosta słubicki oraz burmistrz Słubic, odbyła się 7. edycja festiwalu piłkarskiego. Tym razem z okazji Dnia Dziecka, duża, bo 3-dniowa po prostu impreza, wydarzenie pod honorowym patronatem pana burmistrza Mariusza Olejniczaka i starosty Słubickiego pana Leszka Babajona, festiwal Sport bez granic. Dzisiaj akurat gościmy najmłodszych sportowców w kategorii żak, skrzat i w kategorii olig na turnieju piłkarskim w ramach festiwalu. Niesamowita ilość, bo po 12 drużyn w każdej kategorii wiekowej, jak sobie dobrze policzymy, to jest dobrze ponad 400 startujących zawodników. Do tego dziadkowie, rodzice, tak, no, frekwencja na obiekcie jest przepiękna. Ja z tej strony bardzo serdecznie dziękuję i koledze Andrzejowi Martyniakowi, i koledze Mirkowi Wrześnickiemu, tych pasjonatów piłkarskich, którzy nie opuszczają nas generalnie przez cały okrągły rok. W poniedziałek kolejne wydarzenie, tym razem byśmy zaprosili najmłodszych przedszkolaków na festiwal lekkoatletyczny, a po południu finał, turniej golfa. Także 3-dniowe przedsięwzięcie, wspaniała zabawa, wspaniała pogoda, wspaniała frekwencja i co jest najważniejsze, uśmiech młodych sportowców. Jeszcze dopowiem jedno, że to 3-dniowe przedsięwzięcie żeśmy zgłosili do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą inicjatywę organizowaną przez pana ministra sportu i turystyki. Myślimy, że w finale się znajdziemy.
Dzień Dziecka już za nami, ale my cały czas świętujemy Dzień Dziecka i dzisiaj w ramach właśnie Dnia Dziecka festiwal piłkarski zorganizowany po raz 7 już w Słubicach, to jest 7 edycja. Cieszę się bardzo, że niezmienną popularnością się cieszy i wszyscy, którzy dostają zaproszenie na ten festiwal, praktycznie tutaj są, bo jest i Szczecin, i Berlin, i wiele innych drużyn z różnych miejsc w naszym kraju. Także dzieci mają na pewno zapewniony tutaj dzisiaj świetny dzień, pełen wrażeń, ale i my kibice, a szczególnie rodzice, którzy na trybunach siedzą, bardzo będziemy kibicować tutaj, przeżywać razem z nimi. Cieszę się, że to jest kontynuowane, ponieważ za każdym razem to powtarzam, nasze miasto sportem stoi, różne wydarzenia, dzisiaj festiwal piłkarski, także dzieje się coś na polu golfowym, w poniedziałek także będzie festiwal, gdzie tutaj będzie królowała lekkoatletyka. Więc każdy coś dla siebie znajdzie i przede wszystkim ja bardzo się cieszę, że znajdują się takie osoby, które powodują to, że przyciągają ludzi na stadion, przyciągają szczególnie te małe dzieci, młodzież, że właśnie młodzież nie siedzi przed telewizorami, tylko aktywnie spędza czas i to jest najpiękniejsze. My oczywiście dokładamy swoją cegiełkę w postaci funduszy przeznaczanych z budżetu i wspólnymi siłami udaje się zrobić właśnie takie piękne wydarzenia. Cieszę się, że powiat słubicki mógł objąć patronatem tak piękną imprezę dla dzieci i młodzieży. Mamy piękny stadion, piękną pogodę, więc mam nadzieję, że będą też równie dobre wyniki. I chciałbym tutaj tak mieć nadzieję, że wśród tej młodzieży i tych dzieci są następcy Fabiańskiego, Lewandowskiego, Dejny, Żmudy, Gadochy. I myślę, że taki dzień sportu dla dzieci to jest właśnie to, co powinniśmy w kierunku iść, żeby ta młodzież i dzieci jak najmniej korzystały dzisiaj z tego świata wirtualnego, a tak spędzały fajne takie dni słoneczne jak dzisiaj na trawie, z piłką, biegając, uprawiając sport. Bo jak mówiłem zawsze, że sport zastąpi nie jedno lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie zastąpi sportu. W poniedziałek, 5 czerwca, odbyła się druga część imprezy Sport bez granic, Dzień Dziecka na Sportowo. Tym razem kilkaset dzieci z naszych przedszkoli wzięło udział w zawodach lekkoatletycznych. Trzecim elementem wydarzenia Sport bez granic, Dzień Dziecka na Sportowo był turniej golfa na słubickim polu golfowym Dębowa Polana. Podsumowując, całość imprezy pod nazwą Sport bez granic, Dzień Dziecka na Sportowo, objętej patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, starosty słubickiego oraz burmistrza Słubic, która odbyła się na obiektach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, została przygotowana w sposób perfekcyjny, a sportowe zmagania jej młodych uczestników pozostaną z pewnością na długo w ich pamięci, jak i w pamięci bardzo żywiołowo dopingujących z trybun rodziców. Przed nami kolejne mega wydarzenie w Słubicach związane z kultową dyscypliną sportu. Posłuchajmy zapowiedzi. Przed nami Puchar Polski. W związku z tym, że Kampa Słubice we wrześniu 2022 została mistrzem Polski, automatycznie jest organizatorem drugiego najważniejszego turnieju palantowego w Polsce, czyli Puchar Polski na trawie. 17 czerwca od godziny 10 na głównej płycie stadionu Sosir.
Na dwóch równoległych boiskach będą rywalizować drużyny gospodarzy, drużyny Trójmiasta, Knurowa, Warszawy i nie tylko. Także dużo dobrego palanta, można powiedzieć palant na najwyższym poziomie. Jeżeli ktoś już gdzieś próbuje w szkołach, bo już w Słubicach grają dzieci, gra młodzież, to tutaj będzie można zobaczyć tak naprawdę taki wysoki poziom palanta, najwyższy. W tym roku Trójmiasto zgarnia większość trofeów, także będziemy próbowali z nimi się mierzyć, podobnie z Warszawą, która jest bardzo mocna, również Knurowe. Oprócz tego mamy występy też naszej młodzieży i dzieci, także w przerwie między meczami dorosłych będzie można zobaczyć, jak dzieci grają w palanta, jak młodzież gra w palanta. A oprócz tego również bardzo dużo atrakcji dla widzów. Będą dmuchańce, będą animacje, każdy będzie mógł coś dla siebie znaleźć, będzie też gastronomia na trybunach, także na pewno będzie można mile tą sobotę spędzić. Drodzy Państwo, potrzebujemy Waszego dopingu, na pewno emocji nie zabraknie. Zapraszam 17 czerwca od godziny 10 na Stadion Główny Sosir w Słubicach. Tegoroczną nowością naszego serwisu informacyjnego są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach Odry, do uczestnictwa w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurckiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie Frankfurcki Jarmark Garncarski i Rzemiosła Artystycznego 2023, który odbędzie się w sobotę 17 i niedzielę 18 czerwca w godzinach od 10 do 18 wzdłuż magistrali we Frankfurcie nad Odrą. Poszczegóły zapraszamy na stronę kalendarza. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na najnowsze wydanie wiadomości samorządowych, których treścią są wydarzenia z tegorocznych obchodów Dnia Dziecka. Teraz to już wszystko, dziękuję za uwagę, życzę wspaniałego weekendu i do zobaczenia za tydzień.